Jakie dobre podsumowanie gry! Zanim przejdziemy do waszych ukochanych mimików, to chciałbym odpowiedzieć na początku na pytanie, a co to kurwa ten Palworld? Palworld? Jakie to jest trudne do wymówienia? Kurwa. Palworld jest w giga wielkiej pigułce. Jest to giereczka, która wyszła niedawno, a która stała się tak popularna, że w piku grały w nią... Ile? 2 miliony osób na Steamie naraz? Z jasnych mają rozmach, skurwi. Tytuł tak naprawdę podpieprzył pomysł Pokémonów i zamienił mem w rzeczywistość. W internecie już od dawna krąży miliard parodii śmiejących się z tego, że Pokémony to nie jest taka niewinna bajka dla dzieci, tylko tak naprawdę symulator treningu niewolników. All right, I caught it. Now it's mine and I can force it to do whatever I want. Podmienili modele stworu, żeby Nintendo się nie przywaliło. Tylko plot twist jest taki, że zamiast trenowania ich możesz na przykład wysłać swojego Pokemona do fabryki, gdzie produkuje dla ciebie broń. Here is a tour of my Palworld workshop. We run various types of production, all thanks to our hard-working team. Our employees are passionate and thoughtful enough to give their best performance during their 20-hour shift. Podobno gra jest mega dobra, ma większość pozytywnych ocen na Steamie. Gra tak jebła popularności, że nawet teraz moje święte pamięci babcia robi o tym materiały. A o jaką kontrowersję chodzi? Po pierwsze, Nintendo strasznie bronią swojego IP i potrafią przysrać się do wszystkiego. Do tego stopnia, że jakiś czas temu krążyła wokół nich drama, że chcieli brać kasę, jeśli ktokolwiek chce zrecenzować jakikolwiek ich produkt. Nintendo, czy tobie? Sufit na łeb się nie spadł? A tutaj wyskakuje giereczka, która co prawda podpieprza pomysły z różnych tytułów. Jednak w centrum tego są Pokémony, do których ludzie najbardziej ten tytuł porównują. I wiecie, jest to ogólnie zły PR dla Pokémonów kojarzony z produktami family friendly. A tutaj mamy Pokémony z brońmi. I można w sumie im zrobić do it. A nawet jest możliwość zniewalania ludzi. Hej, przynajmniej wyskakuje komunikat informujący, że jest to lekko niemoralne. Jednak póki co Nintendo ich nie pozwało i nie wiadomo, czy w ogóle chcą, czy mogą. Szczerze dziwię się, że gry jeszcze nie chcieli zdjąć. Albo cholera wie, już może szykują całą armię prawników. I twórcy popełnili największy grzech. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to oczywiście chodzi o co? Tylko forsę! Gra zarobiła tyle siana i jest popularniejsza od oryginalnych Pokémonów. Ale to jedna strona medalu i jest jeszcze druga. Hardkorowi fani Pokémonów. Od zarzucania im bycia nielegalnym klonem Pokémonów poprzez krytykę ich za rzekome użycie AI, czyli temat, o którym dzisiaj jest głośno w internecie, i kończysz na oskarżeniach o popularyzację znęcania się nad zwierzętami. Oczywiście większość tego rozgrywało się na platformie Drama Free, znanej jako Twitter. I odnoszę takie wrażenie, że właśnie to ten ból dupy najbardziej hardkorowych fanów pomógł w popularyzacji tej gry. Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. Mistrzu Hedzie, jak pan ocenia moją recenzję? 11 na 10? Panie Szymonie, jest pan zbyt łaskawy. Więc tak w skrócie, a dlaczego ów temat interesuje mła? Stali widzowie zapewne wiedzą, o co chodzi, a nowym powiem tylko, że być może mam na pięku z pewnym małym, żółtym, śmierdzącym, zdradliwym stworem i skoro wyszła gra, gdzie będę mógł go zesłać do najcięższej pracy, to aż... No i kurwa, memiki wyszły dobre, więc win-win. O, to jest podsumowanie bólu dupy. Hej, moja gra jest podobno twojej. Okej, nazwijmy je Souls-like'ami. Hej, moja gra jest podobno twojej. No, nazwijmy je autoshooterami. Ej, moja... Kurwa ci... Część skazańców została zesłana do koloi górniczej w Korinis. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy
w Korinis. W ogóle to podoba mi się nastawienie tego ziomeczka. Szanuję robotę, jemu to chyba za godzinę płacą. Bo z robotą jest jak z babą. Raz jej zrobić dobrze, to potem zawsze będzie tak chciała. Jakie dobre podsumowanie gry! Why are we still here? Co to, jakieś flashbacki z Wietnamu? Just to suffer. What the fuck? Palworld, wpis numer 69 to Lowander. Wysoka jaszczurka. Z pociągiem do rozmnażania się. W końcu przychodzą z palców na ludzi? Nie, nie zmyślam tego. Ja wiem, że my żartowaliśmy sobie z rozkazu 69, ale... Czas już nadszedł. Wykonaj rozkaz 69. Czy to znaczy, że można zostać palofilem? Boże, to jest moja gra marzeń! Mały zdrajca tyrający w kopalni w Korinie z 10 na 10. Najlepsza gra 2024. No kurwa, kiedy zaczynasz swoją pierwszą przygodę z Pokemonami i łapiesz pierwszego, jak to robisz w Palworld? Wiecie, co sobie trzeba dać. Co to jest? Przeprowadzają wywiad z gościem od Palworld w japońskiej telewizji. Nikt z nich nie wiedział, jak tworzy się grę. Po prostu nauczyliśmy się pracy. Budżet 10 tysięcy... Impossible. Gameowym freakom odwala. Co? Większość modeli broni została stworzona przez gościa z liceum, który pracował po godzinach w zwykłym sklepie. Oryginalnie mieli to zrobić w Unity, zorientowali się, że strasznie tam laguje i przerzucili się na Unreala. Nikt nie wiedział, jak używać Unreala, więc podzieli się dokumentami. Senior Dev musiał wszystkich nauczyć, jak korzystać się z Unreala. Co? Decyzja o tym, żeby zrobić Pokémony z brońmi, padła, ponieważ martwili się, że nie odnieśliby sukcesu, jeśli nie daliby do niej broni, bo przecież Amerykanie lubią strzelać do rzeczy, Boże. Gender neutralny, typ A, w kreatorze postaci stworzyli najprawdopodobniej, ponieważ Amerykanie czasami lubią tworzyć brzydkie postacie. Nie wiedzieliśmy, które tak naprawdę będzie działało, więc wszystko kopiowaliśmy codziennie na pendrive'a. Każdego tygodnia kupowaliśmy wiadro nowych pendrive'ów. Nie zostałem zatrudniony przez żadną wielką firmę, więc byłem zaskoczony, że Steam da nam cokolwiek opublikować. Nie sądziłem, że dogadamy się z Nintendo. Oni chcą robić innowacyjne rzeczy, ja po prostu podążam trendami. Co to jest wizja kreatywna? Ja po prostu robię grę, którą lubią ludzie. Ależ oni, że tak powiem, based. To są kurde jakieś zwykłe chłopy, które se pracowały w Macu, tworzyły se grę po godzinach, w ogóle nie wiedzieli, co robią, bo każdą wersję zgrywali na pendrive, bo coś się nie spieprzy, a teraz gra to w prawie 2 miliony osób? Kurde, no chyba szacun. A jestem ciekaw, Cebule, czy wy podłapaliście hype na Discordzie? Nie, ale za to jest ogromna zmiana w pogodzie nadciąga Korwin... Jakie to jest suche! O nie! Jesteśmy zgubieni! No proszę, jednak podłapaliście. Każdy masterpiece! Ma swoją tanią podróbkę. Czekajcie, czy to... Czy to na górze to jest Palworld, a na dole to są Pokémony? Ale opluli! Wiem, że może dzisiejszy filmik był niecodzienny, ale fascynują mnie tego typu rzeczy. Po pierwsze,
Mam wrażenie, poprawcie mi, jeśli macie inne zdanie, teraz z różnych powodów przechodzimy do hajpowania się porażkami, w tym przypadku Nintendo, jak to ten memik. Nie zależy mi na tym, że Parworld jest bezduszną kopią, chcę tylko, żeby Nintendo cierpiało. W ogóle to cześć, Hux. Ale na przykład ostatnie filmy i seriale. I have a bad feeling about this. The Marvels, Echo Ostatnie, Madame Web. Ludzie wolą się jarać, że to było albo będzie złe, albo robić typowy hate watch temu. Drugi Sen Rings of... Zobaczcie, jak kurde gówno burza będzie dotycząc tego serialu, szczególnie jeśli śledzicie ostatnie wycieki. Albo super oczywisty przykład, czyli Gwiezdne Wojny i ostatnia drama z filmem Rey Skywalker. Zobaczycie, że gdy wyjdzie pierwszy zwiastun, o wiele popularniejsze będzie hejtowanie filmu niż na przykład top 10 teorii na temat filmu o Rey Skywalker, czyli coś, co jest zupełnie odwrotnością czegoś, co było kiedyś. I bardzo wolno, ale czy ja mam takie wrażenie, że też przechodzimy do czegoś takiego w uniwersum gier? I tak wiem, że w wielu przypadkach studia same sobie na to zasłużyły, bo wypuszczają szajs, nie respektują fanów, no i czasami potrzebują takiego strzału w pysk, żeby się opamiętać. Rozmawialiśmy już o tym na drugim kanale, na pewno w przypadku Pokémonów, które od dawna wypuszczają praktycznie ten sam produkt i ignorują prośby o innowację formuły, no bo sorry, ale po prostu bardziej im się to opłacało, z powodu braku konkurencji działać w ten sposób. A teraz przyszedł sobie Palworld i kolejny produkt Pokémonów, czy tego chcą, czy nie, no będzie porównywany do niego. Nintendo już odniosło się do sytuacji, pisząc, że badają sytuację, co z tłumaczenia sprawniczego na normalny, znaczy, że no trochę ich boli. PETA się odniosła do znęcania nad zwierzętami, pisząc jakiś dziwny post, coś o weganizmie. A my przynajmniej mamy nowe memiki. I oczywiście, jeśli tego typu recenzje wam się podobają, to będzie ich więcej na już naszym 30. kanale, nazwiemy go... To znowu on? Żeby... Bo to kurde, by pasowało z moimi oczywiście rzekomymi zniknięciami. Tak, łopanie, to znowu on! W każdym razie się tak lekko odskocznia, wielkie dzięki za lajki i suby, oczywiście memiki możecie dawać na Facebooku, na Discorda, macie linki w opisie. A jeśli chcecie znać moją ocenę tytułu Palworlds, no to oczywiście daję mu 1 na 10. Bo niestety Nintendo usunęło w ogóle mod i wszystkie materiały związane z nim, które przekształcały stworki w Pokémony, więc niestety moje marzenie, że ten mały żółty zdrajca będzie pracował w kopalniach magicznej rudy w Kornis, legły w gruzach. Nintendo, jak mogłeś mi to zrobić? A na poważnie to może rozwiniemy sobie trochę temat na naszym nadchodzącym streamku na Twitchu. Macie link w opisie! Bo ostatnio niestety okazało się, ale Piranha Bytes od twórców Gothica umiera? O nie? A ja póki co spadam, zanim licencja na bota mi się sko... Kurde, kolejny lew klucz. Trzeba będzie innego pirata poszukać.